Cześć, ja jestem Paula, witam się z Wami w kolejnym odcinku. Dawno nie nagrywałam dla Was żadnego vloga, ale dzisiaj wstałam rano i poczułam, że po prostu to jest ten moment, żeby go nagrać, więc witam Was w kolejnym odcinku. Pamiętajcie oczywiście na początek zostawić kciuki w górę, subskrybujcie koniecznie kanał z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym filmem. No i zapraszam Was do oglądania. W ogóle wczoraj wzięłam się za wykąpanie kota. I nie wiem, czy będziecie widzieć, ale widzicie, co mi się tutaj stało. On się po prostu wbił tym pazurem i uwiesił mi się w tym miejscu na ręce, więc ból niesamowity i tutaj mam właśnie całe sine dookoła, tylko nie wiem do końca, czy to widać, bo światło się odbija, ale nie polecam. No hej, hej, ja już jestem w domu. Mamy godzinę gdzieś około 16:30. No ciężki dla mnie był ten dzień. Oj, no może tylko o tym, żeby to ściągnąć. No dobra, ściągnęłam tą marynarkę, bo już nie mogłam w niej wytrzymać i mam tak czerwony nos, bo smarkałam. Alergia mnie dopadła, co widać nawet po oczach czerwonych. Zaraz muszę zmyć ten makijaż, zrobię coś do jedzenia. Kupiłam w Biedronce tak na szybko pierogi z twarogiem, bo nie mam siły nic robić. W ogóle nawet zdążyłam już dzisiaj zahaczyć o lekarza, bo w ogóle ostatnio miałam przerwę w nagrywaniu, ponieważ ciągle chciało mi się spać, nic nie chciało mi się kompletnie robić. I w końcu poszłam do lekarza. W tamtym tygodniu miałam na krew, wyszła anemia i dzisiaj stwierdziła pani doktor, że musimy powtórzyć badania. Właśnie dostałam zlecenie na cały pakiet badań. Na cholesterol też, no już całą morfologię. No, mam wszystko za niskie, cholesterol za mały, anemia, morfologia, wszystko tam, no, nieważne. Mam nadzieję po prostu, że zacznie mi się cokolwiek chcieć, ale jeśli ty źle się czujesz, coś ci jest, idź do lekarza. Powiedz o swoim problemie, nie zwlekaj. Ja zwlekałam tak 2 miesiące. I nie polecam nikomu tego, bo to jest naprawdę masakryczne. No dobra, nieważne. Dzisiaj muszę się zebrać. Muszę w końcu zebrać się za pranie w ogóle. Pokażę Wam. To czeka od piątku. Muszę się w końcu dzisiaj za to zebrać, bo muszę zrobić kolejne. I dzisiaj mam jeszcze do kosmetyczki na twarz, na zamykanie naczynek czy coś w tym stylu, na zaczerwienienia w każdym razie. A pokazywałam Wam rano moją ranę przez oto tego pana zrobioną na ręce wczoraj podczas kąpieli i co? Mam oczywiście silną rękę. Zobaczcie, jaki to jest sinol. Dziwnie to wygląda. No, ale cóż. Się zagoi, nie? Poradzimy sobie. Dobra, to ja idę jeść. No, a ja kupiłam w Biedronce takie o pierogi. Więc to sobie zjem. No i mam nadzieję, że będzie ok. Naprawdę, już mi się nawet gotować nie chciało. Nic, nie mam pomysłu na te obiady i siły już w ogóle. Zmyłam makijaż, tak wygląda moja skóra. Jak widzicie, nie jest najlepiej, ale to też wina mojego stanu zdrowia. Ale zmykam już do Karoliny i wrócę do Was, odezwę się. Po wszystkim pokażę, jak to wygląda już po. No i też w kolejnych dniach, jak ta skóra będzie się zachowywać. I właśnie wróciłam do domu. Troszeczkę jestem czerwona, ale tutaj na brodzie na przykład miałam
manualne oczyszczanie, reszta to była tak typowo pielęgnacyjna, żeby tą skórę nawilżyć, przede wszystkim odbudować barierę hydrolipidową. I co? Normalnie się rozpłynęłam na tym zabiegu, a na masażu twarzy odpłynęłam całkowicie. Jestem teraz taka trochę śpiąca, ale no było cudowne, cudownie. Zobaczymy, jak ta skóra będzie wyglądać później, jutro na przykład, bo tutaj jeszcze mam dużo produktów na niej. Ma to na noc sobie tak zostać, takie kremiki, serum, różne takie rzeczy, więc to zobaczymy, jak się sprawdzi. Dostałam też jeszcze jeden kremik, więc mam nadzieję, że już będzie dobrze. W ogóle zanim poszłam do Karoliny, wpadła Ola na moment i podrzuciła mi książki. W ogóle muszę jeszcze do paczkomatu skoczyć, chociaż mi się już nie chce trochę. Ale w paczkomacie właśnie też książki na mnie czekają, a Ola mi podrzuciła taki zbiór książek. Może wam tak na szybko pokażę, co tutaj takiego mam ciekawego. Więc tak. Emerald. Aż musiałam tak spojrzeć, bo nawet nie wiem do końca, co tutaj jest, co ona mi tutaj przywiozła. Emerald, tutaj pierwsza taka książka, więc jak przeczytam, to na pewno dam wam znać, jak ona się sprawdziła. Podobno są cudowne i wierzę w to, że są naprawdę cudowne. Druga, tutaj mamy Ukochana gangstera, więc też na pewno będzie ciekawa. Później mamy Serce gangstera. Jak widzicie, książki są o podobnej tematyce wszystkie, ponieważ my takie kochamy najbardziej. To jest nasz ulubiony gatunek w ogóle książek. Taki romans z kryminałem. Coś cudownego. I to, od czego na pewno zacznę, to Korepetytor. No, myślę, że od tego zacznę. Chyba, że w pierwszej kolejności może, bo może tak się okazać, jak wyciągnę z paczkomatu książki, to zacznę je czytać, bo zamówiłam kolejne części Karuzeli. Może pójdę i wam pokażę. Albo nie, pokażę wam już w całości, jak odbiorę właśnie te paczki z paczkomatu, bo Karuzelę serdecznie wam polecam. Ona jest Pauliny Świst. I oczywiście też jest w takiej podobnej tematyce, co te wszystkie. Więc zobaczymy. Ale już się nie mogę doczekać. Dobra, wróciłam właśnie z paczkomatu. Będę do was gadać takiego o nie ugaru. No ale dobra, mam tutaj taką małą jedną przesyłeczkę i drugą większą z Empiku. I już wam pokazuję. W ogóle jest tu rzecz, o której wspominałam, w ręku kosmetycznym. Nie wiem, czy ono już jest na kanale, czy jeszcze nie. No, ale folijki po nalepkach? No dobra, nieważne. I tu mowa o bazie z Affect. Wspominałam o niej, bo mi się już skończyła. A nigdzie... O, to jest w ogóle zniszczone opakowanie. Nieważne, nigdzie, przenigdzie nie można było jej w ogóle dostać. Nie wiedziałam, co się dzieje. Zamówiłam na Allegro, była w fajnej cenie, bo chyba 46 zł, gdzie normalnie prawie 80 trzeba za nią dać. Więc spoko. I wzięłam sobie jeszcze podkład z Eveline, Better Than Perfect. Więc jestem ciekawa, jak się sprawdzi. Wzięłam w tym najjaśniejszym odcieniu 01 Ivory. Sprawdźmy może kolor, jak on wygląda. Muszę to zrobić zębami, sorry. Dobra, widać już, że jest dość rzadki, ale myślę, że kolorek będzie spoko. No, wydaje się być ok. Może trochę żółciutki. Nie wiem, jutro spróbuję go sobie pomalować się. Ma być nawilżający. Więc zobaczymy. No, jest żółciutki trochę.
ale jest też bardzo leciutki. Nie wiem, czy zobaczycie. Bardzo, bardzo fajne. Odczuć się takie od razu nawilżenie. Przyjemna formuła. Więc to sobie wypróbuję już jutro. To idzie do wyrzucenia. Zaraz to zbieram, nie spadło jeszcze. Dobra, nieważne. I druga jest już większa. Ona jest z Empika. Otwórzmy. Tak się do tego nie dostanę. Nigdy nie wiem tych paczek z Empika otwierać. Oni tak dziwnie je pakują. I jak ja mam się do tego dobrać? Dobra, mam w takim wydaniu, na to mi właśnie zależało i tu mamy trzy książki, jedną z nich już przeczytałam, miałam ją pożyczoną, ja bym chciała dokupić sobie dwie kolejne, każda z nich kosztowała prawie 30 zł, gdzie za taki cały zestaw zapłaciłam 40 coś, niecałe 50 zł za trzy książki. Okej. Trochę chyba w transporcie się to zdewastowało. Ja nie chciałam właśnie tego wyciągać. Chciałam, żeby zostało to w tym opakowaniu później na półkę. No a trochę tutaj się zdewastowało z tej strony. No i tak, Karuzelę przeczytałam, jest super. Potem mamy Sitwa i Przekręt, więc na pewno będzie czytane. Tylko muszę coś sprawdzić, bo w tej pożyczonej książce brakowało mi 17 stron. Było to dosyć dziwne. Na stronie 160, tak, była 160 i zaraz po tym od razu 177, więc jak pachnie, uwielbiam zapach tych nowych książek. Sprawdźmy, jak to wygląda. Nie, jest tutaj dalej normalnie, więc muszę doczytać po prostu te parę stron, bo jeden rozdział był tu po prostu ominięty. Więc sobie te 17 jeszcze doczytam. No. I reszta też będzie czytana. I kolejne dwie. Są to dwie części Małej M. I to też są książki Pauliny Świst. Ostatnio polubiłam bardzo tą autorkę. Fajnie pisze, fajnym językiem. I fajnie się to czyta, bo zobaczcie, te odstępy są takie dosyć duże pomiędzy linijkami i po prostu wygodne jest to do czytania. Więc to jeszcze nie wiem jak, natomiast to bardzo Wam polecam. Siemka, witajcie kolejnego dnia. Wstałam rano, umyłam twarz i ona wygląda o w ten sposób. Tu jeszcze jest zaczerwieniona, ale już jest taka gładziutka, fajna, więc no, myślę, że będzie ok. Tutaj no mam trochę widocznych śladów po kreskach, no ale tu miałam manualne oczyszczanie zrobione, więc to będzie troszkę widoczne, jest jeszcze czerwona, ale myślę, że już jest lepiej. Dobra, ja wtedy się zmykam, maluję się, bo muszę uciekać do pracy i nagrywam. I wróciłam już z gotowym makijażem. W sumie teraz tak patrzę i widzę, że wygląda jakbym go w sumie nie miała. Trochę są te zaczerwienienia przykryte, a użyłam sobie podkładu tego nowego właśnie z Eveline. Jest bardzo delikatny, taki wodnisty, ale czuć też to nawilżenie. Sorry, mam jeszcze chrypę taką poranną. I jest bardzo taki delikatny, naturalny, bym powiedziała. Widać dużo rzeczy przez niego prześwitują. Zwłaszcza tutaj na czole i tu w tym miejscu, tutaj. Widać to moje zaczerwienienia ze schodzącej skóry po prostu. To wszystko prześwituje i widać po prostu, jakbym nie miała
właśnie tego podkładu na skórze. Więc jeśli chodzi o taki fajny, naturalny efekt, no to jak na razie polecam. Zobaczymy, jak się sprawdzi w ciągu dnia. Ma się nie ścierać, ma być odporny na maseczkę. No zobaczymy, jak on da radę, jak będę w pracy. No hej, witajcie po południu. Właśnie wróciłam do domu i chciałam Wam szybko pokazać tylko, jak wygląda ten podkład. Ten po całym dniu, jak widzicie, w koło nosa mi się star. Tu troszeczkę też, w ogóle mam pełno kłaków kota. Z brody zszedł i tutaj zrobiła się lekka taka jakby kaszka. Jakby się leciutko zważył na tej brodzie. Ale myślę, że to może być wina po prostu tej pielęgnacji dość mocnej, którą wczoraj miałam. Więc jeszcze poużywam go sobie troszeczkę i dam Wam później znać, jak on się sprawdza. Ale ogólnie na policzkach, czole, jak na razie jestem zadowolona i na plus. W ogóle nie czuję, że mam makijaż, on tak fajnie się stopił, jest taka cieniutka warstwa, więc super. Siemka, jest sobota, ja się właśnie wykąpałam, będę się ogarniać, włosy umyłam i sobie tak trochę zsunęłam ręcznik, bo właśnie będę się malować, ale chciałam w międzyczasie pokazać też Wam, jak wygląda moja skóra po tym zabiegu. Myślę, że jest trochę lepiej. Tutaj mi coś tam wyskoczyło, ale no okej, tutaj po tym oczyszczeniu takie mi zostało, ale to zejdzie. To zejdzie, więc myślę, że będzie spoko. Sorry za bałagan w tle, ale są tam kosmetyki różne takie do testów, które powyciągałam i niektóre muszę jeszcze tam posortować. I tak to właśnie wygląda. Dobra, to ja się ogarniam, ponieważ dzisiaj jadę na urodziny. Pokażę Wam jeszcze prezent. To jest taki symboliczny, malutki prezencik. I pokażę Wam się później, jak już się ubiorę, jak będę wyglądać, ponieważ nawet nie wiem do końca, co mam ubrać. Kupiłam ostatnio taką różową, oversize'ową, fajną koszulę i nad nią się zastanawiałam, ale nie wiem, czy spodnie, czy na przykład spódniczkę, a może zmienić to po prostu na sukienkę. No nie mam pojęcia właśnie, co zrobić. Jeszcze muszę to przemyśleć, ale jak wymyślę, co takiego ubieram, to na pewno Wam się pokażę. I makijaż gotowy, włosy też wysuszyłam i myślę, że po prostu pójdę w tej koszuli. Nie wiem jeszcze, czy wybiorę spódniczkę, czy spodnie, ale no to pokażę Wam za moment. Teraz idę spakować prezent, taki symboliczny. Dobra, i tutaj mam przygotowaną już torebkę na prezent, coś słodkiego, czyli takie królewskie mleczko śmietankowe i ojene, by mi jeszcze wypadł, i kwiatek w takiej doniczce, łatwy raczej w uprawie, więc myślę, że będzie spoko wyglądać i długo przeżyje, więc ja to pakuję, taki symboliczny, małutki prezencik. Dobra, miałam mały problem, żeby to zmieścić, ale położyłam piętrowo, wystaje trochę, no ale to nic, już tak może być, więc to tak wygląda. Dobra, ja się już ogarnęłam i o tak wyglądam. Założyłam sobie kolczyki takie długie. Tą różową koszulę zawiązałam tutaj i włożyłam spodnie. Musiałam brać pasek, bo nowe spodnie już mi spadają. Podwinęłam też rękawy w koszuli, bo tak mi jest zdecydowanie wygodniej. Czarne zwykłe spodnie. Tylko ten tył, nie wiem, czy mi się podoba, jak on tak sobie tutaj wisi. Może tak by trzeba było go wywinąć, zobaczę jeszcze, ale on tak się wygniecie, wymymla, więc bez różnicy, tak będę pewnie głównie siedzieć, no, więc ja tak wyglądam, no i co, lecę wtedy, do później. No hej, hej, witajcie! W przyszłym już tygodniu tak naprawdę. Miał być tygodniowy vlog, ale mało w tamtym tygodniu nagrywałam, więc stwierdziłam, że teraz jeszcze się do Was odezwę. Dzisiaj mamy poniedziałek i w sumie z weekendu za dużo nie nagrałam. W sobotę ostatni moment, który nagrałam, to było to, jak zbierałam się na urodziny. Później z urodzin dziewczyny przyjechały do mnie, trochę sobie poimprezowałyśmy, no i w niedzielę dalej pojechałyśmy i jeszcze dużo było spacerów, taki przyjemny czas był potrzebny, taki reset.
No, ale trzeba było wrócić do rzeczywistości i dzisiaj właśnie wrócić do pracy. Ja już ją skończyłam jakiś czas temu. Gotuję obiad, dokładniej zupkę, bo mam ochotę po prostu na coś takiego klasycznego, lekkiego, bo zdecydowanie się przejadłam i piję sobie napój natsu, bo nagrywałam odcinek jeszcze, ale jak wyglądacie tego vloga, on już jest na kanale, więc zapraszam Was do oglądania. Na pewno nie pożałujecie. Myślę, że wyszedł dosyć ciekawie. A teraz zbieram się za porządki, no bo troszkę zrobił się przez ten weekend bałagan, trzeba to w końcu ogarnąć, zmienić pościel, przede wszystkim poodkurzać, umyć gary, bo jest pełen zlew. No, mam troszkę jeszcze robotki. No i przede wszystkim muszę złożyć film dla Was, żebyście mieli co oglądać. Zaraz lecę też do siostry na urodzinki i tu mam w takim ładnym pudełeczku, naprawdę bardzo ładne jest to pudełko, tak mi się podoba. Kupiłam jej zestaw takich talerzyków do ciasta, tu jest 6 talerzyków, jeszcze w samochodzie mam jeden duży, który chyba dorzucę osobno, bo tutaj się on już nie zmieścił. Tu mam też dla niej czekoladę i w samochodzie mam wino, pokażę Wam wszystko na przybitkach, jak to razem wygląda.